Moi drodzy, jak się idzie do polityki, to trzeba mieć jaja i nie ma się co bać. Tego, co powie tamten, trzeba mieć odwagę do podejmowania decyzji. A nie kluczyć w lewo czy prawo, dlatego że muszę się utrzymać przy korycie i mam pociotków. Państwo polskie musi być silne. Państwo polskie musi działać. Mamy prezydenta, który opowiadał o tym, że jak chcesz być prezydentem, to musisz być twardy. Niech pan zadzwoni dzisiaj, panie prezydencie, do Kaczyńskiego, niech zadzwoni pan do innych swoich partyjnych kolegów i powie im dokładnie to samo. Udzieli im tej rady. Musicie być twardzi. Tu też trzeba być twardym i mieć odwagę podejmowania w odpowiedzialności i decyzji, które nie zawsze są proste i nie zawsze się każdemu będą podobać. Ale na tym polega rządzenie. Na tym polega odpowiedzialność za państwo i ktoś to musi wreszcie głośno powiedzieć. Jak wy w rządzie nie potraficie tego zrobić, to my w opozycji i ja w opozycji i my jako Ruch Polska 2050 powiemy to głośno, bo ktoś to musi powiedzieć. Żeby ludzie mogli stanąć wokół jakiegoś głosu zdrowego rozsądku w całym tym chaosie i bałaganie, który generujecie, myśląc, że jak zrobicie wzmożenie, a tutaj przyklepiecie, to ludzie nie zauważą, co się dzieje. Ludzie nie są durni. Ludzie widzą, co się dzieje. Doskonale to widzą. I nie pomogą na to żadne pamiątkowe monety, które teraz Glapiński będzie bił z okazji największej od 20 lat polskiej inflacji. Bo już jak ma bić o tej granicy, to może też o tym monetę by wybił. O drożyźnie, która dzisiaj w Polsce jest. Mogłyby być taniej na przykład te słupki ze stacji Orlenu na tej monecie pamiątkowej, upamiętniające, jakie są dzisiaj ceny paliw, bo Orlen musi gazety Kaczyńskiemu przynosić, żeby ten mógł się ucieszyć, a nie dbać o to, żebyśmy płacili mniej za paliwo. Ktoś musi to powiedzieć głośno. I my to będziemy mówić głośno. I nie mogę się doczekać, kiedy będzie nam dane zrobić to, o czym dzisiaj mówimy, żeby sytuację w Polsce wreszcie uporządkować. Przestańmy się bać. Podnieśmy głowy, jasno stójmy po stronie dobra, człowieczeństwa, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, ale też zdrowego rozsądku. Dbajcie bardzo proszę o siebie i bardzo proszę o to, żebyście dbali też o innych. Rząd nam nie pomoże przejść przez tę pandemię i przez tę trudną jesień i zimę. Sami musimy oprzeć się o swój własny rozsądek, o swoją własną solidarność i wyobraźnię, żeby uratować się przed tym, co idzie na nas. No po prostu trzeba sobie to powiedzieć zupełnie wprost.